Cześć moi drodzy, kolejny odcineczek z Elite Dangerous z gameplaya. W gameplayu będą dwie rzeczy, tak sobie zaplanowałem, co pokażę najpierw. Słuchajcie, dużo się rzeczy w Galnecie pokazało, to po pierwsze, więc od początku sierpnia wam opiszę to, co się dzieje z tymi targoidami. Tam będą trzy takie zasadnicze informacje. A potem zrobimy sobie wypad na osłabianie systemów w związku z powerplayem. To zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Dobra, zaczniemy sobie od tego galnetu całego. Dobra, co my tu mamy? Musimy trochę się... To jest wrzesień... Wrzesień... Szlacht... Kampanie... tutaj to nie, bo to są zatarczki. Tutaj mamy, słuchajcie, mamy informacje, tak, że podczas ubiegłych miesięcy pojawiły się raporty o konwojach federalnych w systemie Maja, które były jakby ostrzeliwane. Mimo że wszystkie poszlaki wskazywały, że targoidzi mogliby w tym brać udział, Federacja jednak nie skomentowała tych wypadków. Natomiast skierowała sprawę do zbadania. Obecnie jednak te meldunki dochodzą do... Pojawiły się nowe meldunki o dalszych atakach. Przy czym zostały zniszczony ten Battle Cruiser Federacji i dosyć dużo innych statków. Federacja potwierdziła między innymi w oficjalnym stanowisku, że atak został wykonany, został zrobiony jakby przez wiele statków targoidów klasy Interruptor, co pokryło się również z wypowiedziami osób, które to przeżyły, osób, które przeżyły wcześniejsze napaście, tak? Czyli te wcześniejsze ataki, o których tutaj było mowa w pierwszym akapicie, no to oni też jakby, że to był taki sam wypadek jak te wcześniejsze ostrzeliwanie. Szef Federacji od spraw tych bezpieczeństwa, admirał Aden Tanner, wydał oświadczenie, że nie możemy się porozumieć z targoidami, dlatego motyw ich agresji nie jest znany, jednak nie mogę zakwalifikować tego wypadku jako w takim tradycyjnym sposobie prowadzenia walki, jako działania wojenne, jako akt wojenny. Jednak muszę potwierdzić, że targoidzi od teraz są postrzegani jako wrogowie Federacji. Aha, czyli potem wypowiedział się również Zachary Hudson w Białym Domu na Marsie, który potwierdził, który mówi, że tak jak wielu innych miałem nadzieję, że że zamiary targoidów okażą się pokojowe. Dzisiaj muszę jednak stwierdzić, że mój optymizm był przedwczesny. To, co teraz powiem, powinno jakby utkwić w pamięci każdego obywatela Federacji. Będziemy jakby działali, podejmiemy wszelkie kroki. Czyli no, zaczniemy działać. Admirałowi Tannerowi przekazałem wszelkie kompetencje takie decyzyjne w postaci wszystkich zasobów i tej floty federalnej. Dałem mu tą flotę i zasoby do dyspozycji.
Jestem pewny, że jest to właściwy człowiek, który może ochronić Federację w obliczu tego zagrożenia. No dobra, teraz mamy... Federacja zabrała głos do pogłosek jakiś. Czyli po tych doniesieniach odnośnie ataku Targoidów na konwój Federacji w sektorze Plejad, tutaj mamy IR-WD1-55. Kapitan Jarach KL wypowiedział się odnośnie pogłosek, jakoby Targoidzi działali w obronie własnej. W obecnym czasie piętrzyły się spekulacje, że w rzeczywistości atak Targoidów był aktem samoobrony. No, on skomentował to, że nic nie może mniej odpowiadać prawdzie niż właśnie ta wypowiedź. To prawda, że zazwyczaj te statki Targoidów skanują nasze statki, ludzkie statki, zamiast na nich napadać. Rozumiem, że mogło to spowodować jakieś nieporozumienia. Jednakże te przypuszczenia nie potwierdzają się, bo dane, które pozyskaliśmy w tym systemie, właśnie IRWD-155, między innymi także czarne skrzynki, black boxy tego Battle Cruisera, jednoznacznie dowodzą, że agresja wyszła ze statków Targoidów. Przypuszczanie czegoś innego pogwałciłoby pamięć o osobach, które zginęły podczas tej tragedii. Teraz mówca Aegis. Aegis to jest chyba ta organizacja, która została stworzona przez trzy frakcje, tak do jakby badania tych Targoidów. Coś takie jak wtedy była ta... Jak to było? Nie pamiętam, czy INRA, czy IRA. No jakaś tam... Nie IRA, INRA chyba. Za pierwszej wojny z Targoidami. Czyli mówca tego Aegis, który koordynuje właśnie prace badawcze na temat Targoidów, potwierdził wypowiedź tego kapitana, że przeanalizowaliśmy dane dotyczące ataku, żeby dowiedzieć się, jakimi motywami kierowali się Targoidzi i dowiedzieć się również czegoś o ich militarnych uzdolnieniach, zdolnościach, możliwościach. Mimo że wyniki tych badań nie mogą jeszcze zostać podane do oficjalnej publicznej wiadomości, mogę potwierdzić, że ten konwój został zaatakowany przez wiele statków Targoidów nie będąc sprowokowanym. Dobra, co mamy dalej? Aegis erweitert auf Gabengebiet. Aha, czyli poszerzenie jakby z tego Aegisa, co idzie, czyli przedstawiciel Aegisa, czy wspólnej inicjatywy wszystkich super mocarstw, czyli chyba wszystkich tych niezależnych też, do lepszej, czyli ta inicjatywa w celu lepszej koordynacji badań nad Targoidami, potwierdził, że organizacja planuje powiększyć zakres swoich badań. Przyczynkiem tego kroku oczywiście były te najnowsze ataki Targoidów na statki federalne w tym sektorze wcześniej omawianym. W oficjalnym stanowisku przedstawiciel Aegis powiedział, że Aegis dostała autoryzację czy pozwolenie z wszystkich trzech supermocarstw. Od teraz nie tylko zajmować się badaniem, ale także jakby przejęła rolę obronną, czyli zajmują się już taką militarną strefą badań nad Targoidami.
No dobra. No to jest bla bla bla. To jest nieistotne. Teraz ten akapit. To jest o kto będzie, że do współpracowników tego Aegisa należą również eksperci, którzy badają nieludzkie formy życia i jakby mówi, że oni na pewno nam pomogą. Czyli takie pieprzenie. Okej, to też jest nic istotnego, ale mogę tam wam powiedzieć, że jest to dla nas jasne, że te no, jakby najnowsze badania nie będą dobrze widziane, ale ta decyzja jest spowodowana takim dosyć przemyśleniami, na które zgodziły się i jakby została zaaprobowana przez wszystkie trzy te frakcje. Bądźcie pewni, że nasze te inicjatywy badawcze są naprawdę rzetelnie prowadzone. Czyli no, widzicie, trzy linijki o niczym. Okej, no czyli budżet został podniesiony, czyli właściwie mamy cały ten galnet to jest, jest 3-4 linijki to tylko tutaj, że po prostu chodzi o to generalnie, że ta Aegis, ta organizacja już nie tylko bada targoidów, ale no prowadzi działania militarne na zasadzie, że jaką broń wynaleźć, żeby im tam dokopać, a tyle. Dobra, to mamy community, ci inżynierzy, to tłumaczyłem ostatnio, prawda, że oni prowadzą te badania, tam skanerów i tak dalej, no więc to jest ta inicjatywa społeczna. Freedom's Air Clearing System, a to zobaczymy. Aha, to jest konflikt między tymi dwoma partiami jakimiś, to nie, to jest nieistotne. Wirtschaftsdaten też nie. No nic tu nie ma, nic nowego. Czyli nic nie ma, generalnie znowu. Okej, no to tak, oni prowadzą badania, nic nie mogą powiedzieć. I to jak widzicie w galnecie, to mi najbardziej przeszkadza. Że na przykład są dwie strony do czytania, z których nic nie wynika. Bo to na tej zasadzie, nie no, nasi politycy bardzo nad tym pracują. Naprawdę zatrudniliśmy wielu naukowców i oni rzetelnie badają targoidów. Wydajemy na to mnóstwo pieniędzy, no tak dużo pieniędzy jak nigdy dotąd. I to zaaprobowały wszystkie organizacje. Każda z nich do tego wysłała również swoich przedstawicieli. Także uwierzcie nam, naprawdę te badania są prowadzone. Ale czego dokładnie się możemy dowiedzieć? Niczego, bo wszystko jest utajnione. Albo się komuś nie chce żadnych szczegółów podawać i wymyślać, że na przykład odkryto w targoidach jakieś tam struktury czy coś. No wymyślić jakąś historię, ale konkretną. Tylko same ogólniki non-stop i to wszędzie jest tak po prostu, dlatego mi się tego nie chce nigdy czytać. Dobra, koniec narzekania. Dobra, teraz przejdziemy do tych frakcji, zobaczymy co tutaj mamy w tych Galactische News, w tych, przepraszam, naszych frakcjach. Czyli co możemy zrobić? Dobra, przejdziemy sobie do tego Zacharka, zobaczymy teraz co on tutaj ma ciekawego. Co byśmy mogli tutaj zrobić? On jest Zachary Hudson, to jest ten czerwony łepek. Właśnie, to przydałaby się, kurczę, ta 3D tutaj. W którym miejscu moglibyśmy... Czekajcie, z kim on graniczy? No, prawie z wszystkimi. Teraz ciekawy jestem, w którym miejscu można by było sobie tutaj zrobić jakieś akcje na tych... Na tych zielonych może, zobaczymy, bo tu jest Zachary Hudson. Tu mamy Umkämpfte Systeme Zein, czyli można by było na przykład... to też jest Zachary Hudson. To jest ten Sol, ale przy Sol... Nie, tu jest 0. Bernard Star też ma 0. Tu też. Tu jest, a ten Ross 4, to na przykład, dobra, wybierzmy sobie Ross,
I zobaczmy, które z tych systemów ten. Ten jest przez Felicia Winters, ale Felicia Winters jest akurat średnio, bo ona też jest z frakcji, że będziemy też na federację, to nie chcę. To by trzeba wybrać, a to mamy kogo? Czy kogoś, kto jest neutralny, można tego Hudsona byśmy polecieli. Nie Hudsona, tylko tego zielonego całego. Czyli Mahona. Mahon jest u góry, zobaczymy tu. Tak, Edmund Mahon. Zobaczmy tutaj. Tutaj mamy Bernard Starr. I Bernard Starr ma aż 10 systemów, które są. Tak, na przykład tutaj. Dobra, czyli polecimy sobie na tą Gandalę. O, Szwesiąg jest na 3%. Dobra, to polecimy na Gandalę, wybierzmy sobie ją. I słuchajcie, tutaj będziemy robili akcje osłabiające tą Gandalę. Już wam mówię czemu. Bo zobaczcie, Gandala wchodzi nam tutaj na Bernard Starr. I tutaj mamy informację, że mamy aż 10 tych systemów, które, o, widzicie, które należą, z których nie mamy dochodów, więc Bernard Starr mógłby przynosić dużo większe dochody w momencie, kiedy by ta Gandala została osłabiona. Zobaczmy, jaka jest jej sytuacja. Widzicie, ona w zeszłym tygodniu też przynosiła straty, to jest Verlust, minus 44. Czyli w momencie, kiedy byśmy ją, no właśnie, ją osłabili, to może by Edmund Mahon, no ale to raczej nie, raczej tego nie uda nam się chyba zrobić, żeby, bo Edmund Mahon, z tego co wiem, ma zbyt duże, ma zbyt duży zapas aktywów, żeby oddać jakąkolwiek, jakikolwiek system. Bo widzicie, mamy tutaj, patrzcie, w tej lince mamy Edmunda Mahona i on ma 1060. A w dodatku zobaczmy, czy on coś przygotuje. Nie, jest Consolidierung. Czyli to po prostu on żadna z tych przygotowywanych przez graczy planet, bo ludzie przygotowują, zobaczcie, i oni przygotowują. I ta cała ich praca idzie na marne, bo żadna z tych planet nie zostanie wcielona. Z tego względu, że zobaczcie, ludzie to robią, tutaj 46 tysięcy, chyba tylko dla tych walorów to robią, a wartość tego układu dla Edmunda Mahona jest zerowa, przynosi straty, minus 77, więc zupełnie bez sensu. Ta minus 59, ta minus też na minusie. Czyli oni po prostu przegłosują tą konsolidację. Tu za tym będą głosować. Więc nawet jeżeli byśmy tu spróbowali to jedyny sens tych działań, tutaj na tą, którą ja wybrałem, tą planetę, momencik. Gdzie to jest? Kurczę, no. Tu? Nie. Czekajcie, gdzie ja miałem polecieć? Tutaj, tak, Gandala. Jest taki, że trochę zmniejszymy, gdyby się udało to osłabić, to on trochę zmniejszy dochody. A dokładnie zmniejszy je o ile? To muszę przełączyć się tutaj na to. Unterhalt o 26 aktywów. No ale tu gracze robią, no 3% niby zaczęli. No dobra, dla ciekawości, wiesz co, gdzieś polecimy tam do nich, żeby zobaczyć, jak to wygląda i zarobić trochę tych walorów. No dobra, to ruszamy. A, jeszcze sprawdzę tylko, jak tam nasza Anaconda, co my tu mamy w niej. Intern opcjonal, mamy frakt, shield, rump. Dobra, czyli wszystko jest, teraz jeszcze zabierzemy ze sobą
załogę, crew. Weźmiemy tą babkę. Ona już niedługo będzie elitą. Albo tego Colemana, albo nie, jo. No ja wiem, te statki. A, teraz... Dobra, weźmiemy jego. Okej. Okay. I teraz jeszcze wam, zanim się wyłączę, bo zrobię przerwę po prostu, potem już jak będę na miejscu, chyba to włączę nagrywanie. Teraz tak, jak chcemy właśnie poprzeszkadzać im, czyli te systemy osłabić, to po prostu wchodzimy na tego naszego Edmunda Mahona. Wybieramy sobie kontrolę i tutaj mamy informację, jak mamy osłabiać ten system. Forge Jensweiser, Schwesiung. Tutaj mamy informację. To, co wcześniejsze było, to jest w jaki sposób on etos swój prowadzi. A my mamy etos militarny, więc mamy osłabić jego starania o wzmocnienie tego systemu. Allianz, czyli biurokraten Schiffe zerstören. Ok, czy mamy rozwalić ten biurokraten Schiffe po prostu. Zniszczyć. No czyli oczywiście wejdziemy wtedy w poszukiwanych, będziemy gesucht. No ale dobra, trudno. Aha, no i możemy znaleźć teraz tą naszą jeszcze... aha, bo tutaj możemy jeszcze, zobaczyć gdzie gracze, to też będzie dobre. A my mamy to. To było? Chyba to. Mongata. 15%. Nie. A to może my tu mamy trochę chyba bliżej. My sobie wybraliśmy tutaj to. To jest ta Gendala. Gendala. Gdzie jest Gendala? I tu jest Gendala. 3%. No dobra, pojedziemy na Gendala. Aha, właśnie, tutaj Kosten van Untergraben. To jest 45. Czyli tutaj też warto sobie wybrać taki system, który ma najwyższe koszty po prostu, jeżeli by się udało go. Czy ten ma 45? To jest 19 plus 26. Razem, nie? To plus to, to daje ten koszt. Inaczej. Czyli te wszystkie dochody, które byśmy mieli z tej Grundali plus to, plus Unterhaltungskosten, to są te Untergraben, tak to jest liczone. No i dobrze, to tak ma być liczone, bo wiecie, inaczej być nie może. To wynika z tego, że część z tych planet może jakby należeć do innego systemu, prawda, do innej siły w tej bańce, więc nie mogą liczyć, bo średnio by ktoś mógł pomyśleć, że te koszty powinny być koszty stałe plus koszty zmienne i to powinny być koszty przy przypadku skutecznej osłabienia tego systemu, nie, bo wtedy jakby nie uwzględniają jakby faktycznej siły tej komórki jednej. Może brzmi to skomplikowanie, jak się tak zastanowicie, to jest to no, dobrze zrobione. Jest to logiczne. Dobra, to tu polecimy, no zobaczcie, 45, ale tutaj mamy 226, Pongo. Tylko nikt tego nie atakuje, prawie nikt. Tam ktoś zaczął to Pongo zdobywać. Zobaczmy jeszcze tutaj. To jest Lipa. 122 też. 13, 110, 41 to się nie opłaca. To mamy 15. Oj, 15? Po co? 55, 15 to mało. I tu 55. Czyli to jest podobnie, jak najbardziej by się opłacało tą na dole, co to 200 aż. Tylko że my jej na pewno nie zdołalibyśmy osłabić. Możemy tylko ją
Znaczy osłabić możemy, ale nie możemy jej jakby. Nie wiem jak to określić po polsku. Untergrabić w całości. Bo tutaj jeszcze. Pamiętacie z tego wykresu, jeżeli oni dokona. Weźmy sobie na przykład. Tutaj. Oni jakby wzmocnili ten system, prawda? Osiągnęli 100%. Czyli oni nie ponoszą teraz tych kosztów Unterhaltskosten 24, prawda? Widzicie? Kosten bei Verstärkung 0. Ale jeżeli my to zrobimy też na 100%, to oni te koszty będą ponosić, czyli 24 tylko. Dlatego tu się opłaca de facto zrobić tu, gdzie mamy te koszty jak najwyższe, czyli w związku z tym by trzeba było przesortować je pod względem odległości, czyli wybrać układ, który leży jak najdalej. Tutaj ten leży daleko, ale tylko 29. Ten ma 30. No i ten możemy też zrobić. Dobra, ale my sobie polecimy na ten nasz, bo tu widzę, że nie ma to większego znaczenia tak naprawdę, to jest tylko kilka. Znaczy mamy wszystko już, możemy wystartować, pach, lecimy. Daleko mamy w ogóle 7. 7 skoków. Dobra, to chyba tam po prostu dolecę już. Na 7 skoków to chwila, moment. No, rusz się, ale to jest kolumbryna. Latałem tym aspem, to. Oh my god. No, podnieś się. O, jaka to jest kolumbryna ciężka. O, wiedziałem, że przyhaczę. Tak to jest, jak się zmieniam ustawienie niektórych rzeczy. To potem statek jest i już się zmienia to wszystko. Wziąłem Anakondę z tego względu, że tam będziemy te statki rozwalać i trzeba je też wyciągać, więc muszę sobie mieć coś do wyciągania. A ASP to jest transportowy statek. I do przewozu pasażerów to jest fajny. Fajne jest to, mi się podoba, że tak mniejszy statek ma zupełnie inną manewrowość, jakby i szybciej też się ładuje ten hipernapęd. Też w superkruzie się inaczej zachowuje. Co może odpalimy sobie? O, nie trzeba. 101 to jest ok. Thank you.
tutaj sobie trochę przystopuję, no. FSA scan jest. A przy okazji sprawdziłem swoją rangę. Niech on tutaj tankuje. Fregatyn kapitań, to nie, jeszcze muszę jedną całą zrobić. I dopiero jak tamtą, kolejną skończę, to dopiero dostanę możliwość kupna tej fregaty, tak, federacyjnej. No. Także jeszcze zdążę nazbierać pewnie z pół bańki, z pół miliarda. To akurat będę miał miliard, żeby prawie tam 700 milionów, żeby ją jakoś wyposażyć, no bo wyposażenie chyba tej anakondy to jest pół miliarda mniej więcej, ponad pewnie. Plus jeszcze do inżynierów trzeba polatać, założyć lepszą broń, założyć lepsze shieldy i tak dalej. O ile militarnie będzie ją wyposażyć, no ale myślę, że tak, że ona by tą anakondę mogła po prostu zastąpić. Takie mam plany. Ale anakonda się dobrze nadaje do takich misji militarnych. To jest dobry statek, można uciec każdemu graczowi. Nie ma problemu. Nawet dwóm, trzem. Nie są w stanie się przebić przez te tarcze. One są wzmocnione u inżynierów, więc tutaj nie ma jak ich ściągnąć. Musieliby je najpierw ściągnąć, a potem przeładować z tego działka, które uszkadza ten napęd. To jest do kupienia w jednej z super sił galaktycznych. Jest chyba u tego Delayna, można to kupić. Jeśli się nie mylę, to on ma to, ale któryś niezależny ma to. A u tego Hudsona można kupić te działka kinetyczne dalekiego zasięgu. One mają obniżoną skuteczność. Natomiast mają dużo większy zasięg, więc taka jest coś za coś, więc to średnio fajne jest, powiem szczerze. To jest fajne, dobre moim zdaniem do atakowania konwojów, czyli tak, żeby na przykład przechwycić statki, zanim wejdą w ten sub, zanim wyskoczą jakby gracze, statki graczy, zanim uda im się wyskoczyć. To ten Friedensstifter byłby dobry tutaj, że on jest chyba w czwartej, w trzeciej lub w czwartej randze do kupienia. Dobra, trzeba zatankować, kurczę, bo się kończy paliwo. No, mamy jeszcze tylko jeden, ale nie, to tutaj zatankujemy, bo tam ja nie wiem, czy ten pola ma, czy nie ma. Tutaj zrobimy skanowanko. No dobra. No i potem zobaczymy właśnie, jakie mamy te statki przymierza, czyli Allianz Transport Schiffe, coś takiego trzeba będzie. I powinniśmy mieć tutaj w tych transakcjach, no mam karę jakąś. To wszystko 36 pooddawać. I tutaj będziemy mieli właśnie te nasze walory, jakie dostalibyśmy tutaj z... No myślę, że zaraz polecimy tam. Można trochę przybliżyć się do powierzchni, to będzie na 300, wejdziemy wtedy. Ale zdziwiło mnie trochę, że... Znaczy, przymierze na razie wspiera tą organizację Aegis, że ono też jest wrogo nastawione do Targoidów. Sądziłem, że w ogóle to federacja w tam
był ten wcześniejszy news tam z jakiegoś tam miesiąca, że Federacja z Imperium się trochę porozumiały, jakiś układ nowy zawarły. Chociaż stary obowiązuje jeszcze, bo nie słyszałem, żeby oni wypowiedzieli ten układ pokojowy z tego 2800, który wyszło. Ale on jest stary, pewnie ma 200 lat ponad chyba. To może już jest nieaktualny. No dobra, słuchajcie, teraz mamy tutaj jasne. Oczywiście jesteśmy Feindlich. To jest jakiś gracz. Pyton. No to Pyton tam mi nic nie zrobi. Dobra, przejdziemy sobie tutaj do kontaktów. To jest tylko ten Pyton. Może zeskanuję w razie czego. Tylko Pytona nie ruszam, bo to jest gracz. Będę go tutaj niepokoił w ogóle. Nikogo nie ma. Ewentualnie można wejść sobie tutaj w nawigację i mamy kamp wybierać, ale tam nie będzie statków transportowych, a my atakujemy statki transportowe, więc... Cobra... O, Type 6 Transporter. Dobra, teraz zobaczymy. Przełączymy sobie od razu na to. Gramy, jak widzicie, w trybie open, więc można się spodziewać, że jeśli tu gracze mają jakąś community, to doniosą, że ktoś tutaj przyleciał. O, Alliance Bureaucraft, krat kompetent. No i teraz trzeba go ściągnąć. To jest ten statek, to jest nasz cel. Nie dostaniemy karę za chwilę. Hinter das Ziel, dobra, to się ustawmy. No i lecimy. Hop, 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 hop. Dobra, ściągamy drania. Znaczy drania, nie drania. No my jesteśmy tym draniem teraz. To są statki transportowe, więc no przykro mi braku. No ale ty dostarczasz też niewygodnych materiałów. Ryzyko zawodowe. Otwieramy ogień, no i bierzemy go po prostu, zanim on zwieje. Widzicie? Już mamy Kopfgeld. Dobra. No i pach. Dobra, dostaliśmy 400 i 6000. No, pięknie. I teraz zobaczmy w transakcjach. Mamy 30, widzicie? 30 Machtspiele. Czyli to jest tych 30, nie CR, tylko 30. Tylko mamy teraz, zobaczcie, jeszcze kobra, czyli spadamy. Spadamy, bo za nich, za te statki tutaj nic nie dostajemy. Teraz następny statyczek znowu 30 będzie. I tak właśnie wygląda to osłabianie tych, tych systemów. Tego nie. Alliance Enforcer to nie. To tego z tego co widzę to nie. Alliance Enforcer to są chyba te statki obronne. Tak, to są statki obronne. Tego nie mamy robić. My musimy tylko transportowe. No dobra, to mniej więcej widzieliście, to wam chciałem pokazać.